Bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej tutaj w Koszalinie. Za nami jest piękny napis Koszalin, kocham Koszalin. Ale tak naprawdę chcieliśmy podsumować wydarzenie, które miało miejsce tydzień temu w Warszawie. Wielki marsz, marsz, w którym Polacy wykazali swoje niezadowolenie. Jednym z ważnych, nie powiem, że uczestników, bo jedną z ważnych osób prowadzących ten marsz był pan przewodniczący, pan poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz. Bardzo serdecznie witam w Koszalinie na spotkaniu prasowym. Zacznę od przedstawienia trzeciej uczestniczki naszej konferencji, Hani. Hania ma 11 lat, dzisiaj włączyła się w nasze działania, przyszła do nas, powiedziała, że chce z nami pracować. W związku z tym zaprosiliśmy Hanię na konferencję prasową. A teraz do marszu. Tydzień temu odbyło się największe wydarzenie polityczne od 1989 roku. To był największy marsz, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ponad 500 000 ludzi maszerowało ulicami Warszawy. Ja ten marsz prowadziłem z panią poseł Wielichowską. Byliśmy razem na takim specjalnym busie i widzieliśmy to wszystko z pewnej wysokości. W mojej ocenie tych uczestników było jednak więcej nawet niż oficjalne dane podawały. Widzieliśmy tam ludzi uśmiechniętych, ludzi zdeterminowanych, ludzi, którzy chcą zmiany w Polsce. I będzie kontynuacja tych działań. Między innymi nasze spotkanie dzisiaj w Koszalinie wynika z tego, że tydzień temu był marsz, a dzisiaj jesteśmy tutaj w Koszalinie, gdzie razem z senatorem Gawłowskim, z naszymi współpracownikami pracowaliśmy i spotykaliśmy się z ludźmi na giełdzie koszalińskiej, czyli najbardziej uczęszczanym miejscu w Koszalinie. Tam były dzisiaj naprawdę tysiące ludzi. Rozmawialiśmy z nimi, dyskutowaliśmy, przekonywaliśmy do tego, żeby zechcieli popatrzeć na to, co się w Polsce dzieje, okiem krytycznym i okiem też przyszłości, takim spojrzeniem, co dalej przed nami. I to wszystko się działo dzisiaj od godziny 9 do tego momentu, do godziny 13, kiedy spotykamy się z Państwem. Takie działania będą kontynuowane w całym regionie zachodniopomorskim. Będziemy to robili z innymi koleżankami, kolegami posłami, samorządowcami, wójtami, burmistrzami, prezydentami, ale przede wszystkim z obywatelami, którzy tego typu rozmów i spotkań oczekują. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy wzięli udział w marszu w Warszawie. Tydzień temu bezpośrednio z Koszalina pojechało kilkaset osób. Dwa autobusy, kilkanaście busów, kilkadziesiąt samochodów osobowych, w którym członkowie Platformy zabierali różne osoby z Koszalina, które chciały brać udział w marszu. Rzeczywiście ogromna rzesza ludzi pojechała stąd, z Koszalina, bezpośrednio na ten marsz. I muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz miałem do czynienia z taką oto sytuacją, że ludzie sami się zgłaszali, sami dzwonili, powiedzieli tak, my chcemy tam być, chcemy być w Warszawie, chcemy wyrazić swój niepokój i protest w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. Ale Koszalin to było tylko i wyłącznie jedno miejsce, z którego pojechało bardzo dużo ludzi. Pojechały autobusy i ludzie ze wszystkich pozostałych powiatów ziemi koszalińskiej. Z Darłowa, Sławna, Białogardu, Kołobrzegu, Szczecinka i tak dalej. Naprawdę setki osób tam spotykaliśmy, rozmawialiśmy. Tak akurat się zdarzyło, że niektórzy się odzywali, prosili o rozmowę, o kontakt, żeby tylko i wyłącznie zasygnalizować, że oni też tutaj są. Ale marsz jest pewnym symbolem, bo tak jak pan poseł Arłukowicz powiedział, to jest początek. My dzisiaj kilka godzin spędziliśmy na giełdzie koszalińskiej, rozmawiając z mieszkańcami Koszalina, rozmawiając z mieszkańcami tak naprawdę ziemi koszalińskiej, bo Państwo to doskonale wiedzą, przyjechali tutaj ludzie, na giełdę przyjeżdżają ludzie z całego regionu. I poproszę pana posła, żeby też opisał swoje emocje, bo mieszkańcy Koszalina doskonale wiedzą, co się dzieje na giełdzie. Każdy, kto bywa na giełdzie od czasu do czasu, myślę, że ma ogromne własne doświadczenie i własną refleksję. To są dwa różne zdarzenia. Marsz w Warszawie, bo tam cała Polska i ponad 500 tysięcy ludzi. Dzisiaj Koszalin, w mojej ocenie kilkanaście tysięcy ludzi przynajmniej. I niezwykłe uczucie, kiedy ludzie pozdrawiają i mówią, z jakich miast i miasteczek są. Ja całą swoją młodość spędziłem w Darłowie i zaczepiali mnie darłowiacy, mówili: panie Bartku, pozdrawiamy z Darłowa,
Pozdrawiali też moich rodziców, znajomych, przyjaciół, ale byli ludzie z Białogardu, ze Szczecinka, z Czaplinka, z Połczyna, z niewielkich wiosek wokół Koszalina i oni wszyscy tutaj, spędzając niedzielne przedpołudnie, tak naprawdę rozmawiali z nami o Polsce i to jest niezwykle ważne, bo pomiędzy zakupami, pomiędzy tymi aktywnościami, które spędza się, które się ma tutaj na tej giełdzie, widać, że ludzie są bardzo przejęci losem Polski, losem tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach i możemy obiecać wspólnie z senatorem Gawłowskim, ale także z wszystkimi parlamentarzystami, parlamentarzystkami naszego regionu, że będziemy w każdym mieście i miasteczku, będziemy w większości wiosek i wioseczek naszego regionu już do samego finału, dlatego że chcemy z ludźmi rozmawiać o tym, jak Polska się musi zmienić i będziemy spotykali się na ulicach, uliczkach naszych miast i miasteczek. My mamy świadomość, że to, co się zaczęło dziać w Polsce od ostatniego marszu, to jest pewien proces, który zakończy się w wyborach, przy okazji wyborów październikowych, wyborów parlamentarnych. Jesteśmy przekonani nie tylko na podstawie marszu, ale choćby tych rozmów dzisiaj, że te wybory zakończą się sukcesem opozycji, sukcesem Koalicji Obywatelskiej. I mamy świadomość, że ta bitwa, która się dzisiaj w Polsce odbywa, nie jest ważna dla naszego pokolenia, ale jest równie ważna, może ważniejsza dla pokolenia Hani, bo decyzje, które są podejmowane, czasami rzutują na następne dziesiątki lat. Taką świadomość mamy i stąd mamy też przekonanie, że najbliższe tygodnie, miesiące do października wymagają od nas przede wszystkim aktywnej, ciężkiej pracy. To deklarujemy i mamy przekonanie, że wielu ludzi, tak jak dzisiaj z sympatią do nas się odnosili, będzie nas wspierać w tym procesie. A tobie co się podobało najbardziej? Mi się bardzo podobało popcorn, balony i naprawdę było mega dużo ludzi i bardzo fajnych też ludzi. I z tym miłym akcentem kończymy nasze wypowiedzi razem z Hanią, która cały dzień z nami wędrowała. Dla mnie jest to pierwsze spotkanie z Hanią, ale jestem zaszczycony, że byłaś dzisiaj przy nas.